Dzień dobry Państwu, jeszcze raz wszystkich serdecznie witam na otwarciu wystawy Prawda i Pamięć Smoleńsk 10 kwietnia 2010. Proszę Państwa, gdy tylko się nadarzyła okazja sprowadzić wystawę, ani chwili się nie zastanawiałem, przywiozłem ją, z Legnicy, a już 8-9 miast czeka na tą wystawę po nas, prawda? Wystawa po raz pierwszy była prezentowana w Brukseli w pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej, więc w roku 1911 w kwietniu, 2011 w kwietniu. No więc nie odbyło się bez takich incydentów, bez kłopotów. Otóż zażądano zaklejenia napisów, więc napisy zaklejono, ale taką taśmą, że można było przeczytać, więc taka walka ideologiczna trwała jakiś czas, ale kto chciał, się dowiedział. Poszło w świat, nie dało się ukryć, nie dało się zakamuflować tej sprawy i proszę Państwa, od tamtego czasu wystawa krąży po Polsce i jest przyjmowana z wielkim zainteresowaniem. Nazwujemy tę wystawę we Wschowie w Święto Narodowe Pamięci Żołnierzy Wyklętych, czyli można powiedzieć, że Panie Janie, to dzisiejsze wydarzenie też ma pewien symboliczny wymiar i wpisuje się też w to narodowe święto, w obchody tego święta. Pan Jan mówił, że rzeczywiście już zwiedziła sporo miast w Polsce. W Sejmie również część tej wystawy stale jest w naszym pokoju klubowym. I jest ona pewnym świadectwem. Świadectwem tego, co się wydarzyło. Świadectwem również tej pięknej narodowej solidarności, która nastąpiła bezpośrednio po katastrofie smoleńskiej. Wtedy wszyscy razem spotykaliśmy się na krakowskim przedmieściu. Delegacja władz miasta Wschowa, miasta i powiatu również tam była, byli mieszkańcy Wschowy, byliśmy tam wszyscy razem. Taka jedna osobista refleksja. Dzisiaj trafiła wystawa, są zdjęcia, a w tym budynku kilka lat wcześniej przebywała jedna z ofiar tego tragicznego wydarzenia. Pan marszałek Błażyński był tutaj w naszym Domu Kultury, występował na nasze zaproszenie, na moje zaproszenie. Człowiek, tak jak pan poseł mówi, oprócz tego wymiaru historycznego, bardzo często taki wymiar osobisty jest i on jest najtrudniejszy, bo historia dzisiaj tak dynamicznie wszystko biegnie, zacierają się pewne fakty, zdarzenia i coś, co się stało 3 lata, dzisiaj już mówimy prawie o historycznej rzeczy, aczkolwiek ta historia jest bardzo bolesna, bo nie odkryta do końca. Na samym końcu.